Witam Was w drugiej części wideo na temat gry Pima Plum. Jeżeli dobrze czytam Matiasa Kramera, w tej grze będziemy tworzyć sety owocowe. Gracz, który po trzeciej rundzie zdobędzie najwięcej punktów za zgromadzone sety, po prostu wygrywa. Tradycyjnie oczywiście pozwolicie, że powiem kilka słów na temat tej pozycji według moich, no oczywiście, 9 aspektów gry. Gra karciana bardzo szybka, więc nie będę się rozwodził. Jeżeli chodzi o wykonanie, no cóż, muszę powiedzieć, że gra wykonana jest przepięknie. Na początku, jak brałem te karty do ręki, myślałem, że to jest jakaś obróbka cyfrowa, że to są jakieś takie zdjęcia robione cyfrowo. Okazuje się, że faktycznie one są graficznie robione. Poziom jakby szczegółowości tych owoców naprawdę zachwyca. Wygląda to rewelacyjnie. Naprawdę te karty się ogląda naprawdę z ogromną przyjemnością. Dodatkowo po drugiej stronie mamy jakby przez te trzy ery przepoczwarzanie tego, czyli tę całą metamorfozę tej gąsienicy, która w trzeciej erze już jest pięknym motylem. I no, oprócz tego ikonografia bardzo prosta, zastosowana w grze. Myślę, że gracze, którzy nie grali jeszcze, nie będą mieli kłopotu żadnego, bo na dobrą sprawę chodzi o te sety. Mamy tu taką oznaczenie literowe A, B, C i D. W zasadzie, jeżeli mamy różne litery, to są różne owoce. Jeżeli mamy parami czy tam trójkami, tak naprawdę trzeba zebrać trzy takie same karty, więc nie ma kłopotu z tym żadnego. Jeżeli chodzi o klimat, no cóż, można powiedzieć, że tutaj w zasadzie jest gra mocno abstrakcyjna. Mamy ten alians tej przyrody z liczbą pi, w zasadzie, no, bym powiedział, że na początku myślałem, że to jest jakieś wariactwo, a okazuje się, że jednak ta wartość pi, którą zagrywamy podczas rozgrywki, żeby wzmocnić wartość karty, no, spisuje się bardzo dobrze, bo przypomnę, gracz, który zagrywa, zagrywamy kartę przed siebie i gracz, który wygra, zagra największą kartę, po prostu wybiera kartę do swojego tam obszaru gry z wszystkich zagranych. I oczywiście dodatkowo do tej zagranej karty mamy od 1 do 25 w każdej rundzie numery. W zasadzie zwiększyć można wartość pi, czyli 3-14 można zagrać jedną, dwa, kilka kart pi. Więc tak naprawdę czasami okazuje się, że ta wartość setna decyduje, że po prostu gracz wygrywa i wtedy on jako pierwszy może wybierać te karty, które są na stole. Więc wydawało mi się, że no taka sytuacja trochę dziwna, aczkolwiek ten alians z przyrody i matematyki, no w tym wypadku wyszedł tej grze na dobre. Gra jest bardzo prosta, bo w zasadzie można ją wytłumaczyć w kilka chwil, w zasadzie 8 lat, wiek na pudełku, gra rodzinna. Tych decyzji nie ma dużo do podjęcia, bo w zasadzie zagrywamy określoną kartę, wybieramy. Gracz, który ma największą wartość, wybiera, ale z drugiej strony ten gracz, który jest ostatni, który ma najmniejszy wybór na stole, dostaje śliwkę. Ta śliwka jest jokerem, czyli tak naprawdę można ją łączyć z każdym owocem w każdym secie, więc tak naprawdę są gracze, którzy wymyślali strategię na śliwkę. Można powiedzieć, są także karty, które punktują tylko i wyłącznie za śliwki, więc te sety są stworzone tylko za śliwek, także summa summarum też opłaca się być ostatnim i pozyskiwać śliwkę, bo ta śliwka tak naprawdę jest takim kołem ratunkowym i w zasadzie czasami no, ratuje nam ten set, a z drugiej strony, jeżeli podbieramy graczom kartę, to zazwyczaj podbieramy śliwkę, bo ta śliwka będzie pasowała do każdej karty. No i tutaj ta interakcja między graczami jest w zasadzie niewielka, bo odnosi się do tego, że mamy kartę, w której możemy zabrać kartę innemu graczowi. Z kolei przeciwdziałać możemy w ten sposób, że mamy psa. Jeżeli pozyskujemy kartę psa, oczywiście mamy kartę owocu, ale ikona jest dodatkowo, zyskujemy psa, to w tym momencie ten pies chroni naszego dobytku, czyli naszych kart. Wtedy gracz nie może nam bezpośrednio tych kart zabrać. Gra jest od 3 do 5 graczy i no, muszę powiedzieć, że w zasadzie wybór tych kart jest większy w przypadku 5 osób. No, aczkolwiek myślę, że spisuje się całkiem dobrze przy 3 czy 5 graczach. W zasadzie gramy, no, gra jest bardzo szybka, bo to w okolicy 30 minut dla 3 graczy. Myślę, że 20 minut śmiało możemy tę grę skończyć, bo w zasadzie zagrywamy tutaj
no 18 kart, 3 razy po 6, także no to szybko wszystko naprawdę idzie. Trochę kombinacji trzeba pokombinować, co wziąć, co zagrać, jakie sety zestawić, którą kartę zabrać, która ma bardziej, jest bardziej punktowana, komu podebrać, czy wziąć psa. No, tych decyzji nie ma dużo, aczkolwiek myślę, że jeżeli chodzi o taką grę karcianą, grę rodzinną, idealnie będzie się to wszystko spisywało. Oczywiście losowość tej grze jest no, bardzo duża. Mamy tu wspólny deck, tak naprawdę w zasadzie trzy deki, bo każda era ma karty od 1 do 25. Rozdajemy te karty, więc możemy mieć różny układ, różne karty, różne wartości, wysokie i niskie, więc tak naprawdę każda gra będzie inna i ta losowość generalnie no, pomaga tutaj w tym wypadku no, tej grywalności na dobrą sprawę, żeby zwiększyć wartość, no to możemy zagrywać liczbę pi. Za każdym razem, jak pozyskujemy kartę z wartością pi, uzyskujemy 3 karty, więc tutaj możemy zwiększyć o wartość o 9 punktów, więc z małym hakiem, więc tak naprawdę jest tutaj sporo kombinacji. Gra jest oczywiście niezależna językowo, mimo tego, że to jest Pegasus Spiel, bez żadnego kłopotu. Instrukcje znajdziecie po polsku, znajdziecie w sieci, więc tutaj nie ma kłopotu, żeby tę grę jak na nową sprawę wytłumaczyć bardzo szybko, prosto. No i cóż może powiedzieć, gra w tej postaci kosztuje, możecie ją kupić w okolicy 40 zł, biorąc pod uwagę zawartość, bo tych kart jest dosyć sporo, tak na dobrą sprawę mamy tu 3 takie deki po 25 kart, do tego dochodzą śliwki jeszcze, dochodzą karty kolejności, więc w tym wypadku no, naprawdę jest tego sporo. Wypraska, ładne pudełko, więc myślę, że gra, biorąc pod uwagę zawartość i ilustrację, wykonanie naprawdę warta jest zdecydowanie swojej ceny. No, no cóż, ja Wam tę grę rekomenduję, jeżeli lubicie gry karciane, lubicie taką szybką, prostą, niezobowiązującą rozgrywkę, gracie w gronie rodzinnym, no to myślę, że ta gra idealnie właśnie spisuje się, nie ma tu dużej decyzyjności, w zasadzie no, trzeba troszeczkę pokombinować, ale nie aż tak, że głowa boli. Ta interakcja między graczami jest na tyle wyczuwalna, że gracze no, mogą sobie te karty podbierać, mogą zagrywać wartość pi, więc taka rywalizacja między graczami powstaje. Szybka rozrywka, 30-minutowa. Naprawdę Matthias Kramer po raz kolejny udowodnił, że tym razem prezentując szybko, prostą, niebanalną grę karcianą, że dobrym autorem jest. Także ja Wam tę grę rekomenduję. Zagrajcie, spróbujcie. Jeżeli lubicie karcianki, lubicie szybkie rozrywki, to myślę, że to będzie idealne. Taka przystawka do dania głównego, jakim jest taka szybka, jakaś taka poważniejsza, przepraszam, gra, nie wiem, ekonomiczna, strategiczna. Także dla mnie to jest taka mocna siódemka, jeżeli chodzi o gry karciane. Spróbujcie, zagrajcie, bo myślę, że warto. Tyle, jeżeli chodzi o Pi Mal Plaun, jeżeli dobrze czytam grę Matthiasa Kramera. Marek Maras Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Zajrzyj na Planszolandię, bo warto.